Cześć, z tej strony Kobikowski. Szczególnie serdecznie witam wszystkich młodszych i starszych miłośników klocków konstrukcyjnych. Dlatego, że to właśnie klocki są w centrum uwagi publikowanych przeze mnie materiałów. W tym wideo przedstawię dla Was recenzję zestawu Namiot Rycerski. Krótko o pudełku. Na froncie widzimy renderowany obraz naszego zestawu. Logo oczywiście Kobi, angielską eksportową nazwę naszego zestawu, czyli Pavilion. Logo serii Knights. Seria Knights to była taka bardziej eksportowa wersja naszego jubileuszowego Grunwaldu 1410. Praktycznie są to często te same zestawy, tylko na przykład z tego co zauważyłem, są nieznaczne różnice, albo na przykład nie pokazują na pudełkach nazw historycznych figurek. Tu na przykład mamy samego Jagiełłę, czyli króla polskiego. W wersji jeszcze Grunwald 1410 on był podpisany na tym pudełku, teraz już nie jest. Natomiast wątpliwości co do jego tożsamości absolutnie nie ma. Tutaj widzimy jeszcze zestaw dołączonych akcesoriów, bardzo bogaty, tarcze, więcej jakichś renderów, standard. Tutaj oczywiście wskazanie, że jest to produkt polski, europejski. A z tyłu widzimy te same klocki w trochę innej konfiguracji oraz zbliżenie na jakieś ciekawsze możliwości zestawu. Zestaw ma numer 27152 i nadal jest dostępny jeszcze w ofercie, co nie jest takie pewne, bo widzę, że Kobi nie odświeża tych zestawów i raczej wyprzedaje serię Knights oraz Grunwald. Boję się, ponieważ jest to moja ulubiona seria i boję się o jej przyszłość. Mam nadzieję, że Kobi jej nie porzuci i będzie odświeżać produkty w tej serii. Instrukcja, którą również wydrukowano w Unii Europejskiej, jest przejrzysta. Nie ma oczywiście wątpliwości, jak to wszystko poskładać do kupy. Natomiast co do samego procesu budowania, w niektórych momentach jest on dosyć trudny i mi się wydaje, że dzieci z początku przedziału wiekowego, czyli plus 5 lat, mogą sobie same nie poradzić. Będzie potrzebna pomoc dorosłego. Tak wygląda zestaw w pełnej krasie, natomiast zanim go Wam pokażę dokładnie, przyjrzymy się bohaterom tego zestawu. Prezentację figurek zaczniemy od rycerza przybocznego Władysława Jagiełły. W pełnym rynsztunku prezentuje się on w ten sposób. Tutaj jest giermek Władysława Jagiełły wyposażony w okrągłą tarczę z kolcem i z halabardę i... Jak to się nazywa? Kapalin. Kapalin, czyli taki właśnie otwarty hełm bez przyłbicy w kształcie takiego stożka. Pokażemy go jeszcze bez rynsztunku. Ma on ładny nadruk na torsie z polskim godłem i akurat szczegółowo i precyzyjnie wykonany nadruk na twarzy. Wyposażenia. Ma ładny nadruk na korpusiku z godłem polski. Z tyłu nie ma nic. Tu jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę na tą bardzo fajną okrągłą tarczę z kolcem po środku. Naklejka, którą musieliśmy przykleić na tą tarczę, miała odpowiedni, dostosowany do tego otwór. Widać to? Widać. Bardzo fajna tarcza. Teraz przechodzimy do najważniejszej figurki w tym zestawie, czyli do samego Władysława II Jagiełły, króla polskiego.
który ma no, królewskie wyposażenie. Tarcza oczywiście z polskim godłem. Zbroja. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że, czy jest to Władysław Jagiełło, wystarczy wejść na, nie wiem, na Wikipedię i tam jest obraz Jagiełły, gdzie ma on takiego samego charakterystycznego wąsa. Jeszcze z tyłu chciałem pokazać, ma płaszczyk, w tym wydaniu bez nadruku. Nie wiem, czemu jest bez nadruku, ponieważ w innym zestawie widziałem, że miał on tam nadruk godła polskiego. Zresztą mamy taką szatę chyba też. Tak wygląda król Jagiełło bez pełnego rynsztunku. Zostawiłem mu tylko szatę, żeby wyglądał godnie. Nic ona nie zasłoni, ponieważ z tyłu nadruku nie było. Natomiast z przodu widzimy odpowiednio bogatszy od zwykłego rycerza nadruk. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Urlicha von Jungingena i zwykłych krzyżaków, jest on po prostu takie bardziej bogate wydanie innych rycerzy. Złoty pas, złoty fragment kolczugi u góry. No i teraz chciałem zwrócić Waszą uwagę na główkę Jagiełły. Niestety trafił nam się troszeczkę z niedomalowanymi brwiami. To jest to, o czym ja czasami wspominam. Kobi, zwłaszcza w starszych zestawach, zdarzają się nieznaczne błędy nadruków. Pokażemy jeszcze konia Władysława Jagiełły. Ma on szatę, oczywiście z polskim godłem. Jest to pierwszy brązowy koń w naszej kolekcji. Czekałem na niego. Bardzo ładnie się prezentuje. Oczywiście w zestawie są jeszcze czarne troki, do których można na przykład wsadzić miecz. Podsumowując kwestię figurek, otrzymujemy dwie figurki, Władysława Jagiełłę oraz jego rycerza przybocznego i jak zawsze w przypadku Kobi są one bogato wyposażone. Dobrze, najpierw pokażę Wam sam namiot z każdej strony, a później wygłoszę swoje uwagi. Tak wygląda front. Z przodu dwie trawki w takim intensywnie zielonym kolorze. Nie miałem jeszcze takich. Tutaj bok. Tył. Wszędzie oczywiście godła polskie, bo jest to zdecydowanie polski namiot. I u góry piękna chorągiewka z nadrukiem również godła polskiego. W środku jest dosyć dużo miejsca. Natomiast nie dostajemy w zestawie niestety żadnego wyposażenia tego wnętrza. Dach czy też wierzch tego namiotu oraz ta boczna, nie wiem jak to nazwać, te boczne powierzchnie z tymi tutaj zagięciami zostały wykonane z wysokiej jakości kartonu powlekanego, który przywodzi na myśl na przykład okładki jakiejś wysokiej klasy magazynów, na przykład National Geographic czy coś takiego. Być może nawet jest troszeczkę taki mocniejszy. Nie jest on doskonały, ponieważ na przykład tutaj, nie wiem czy to widać na wideo, tutaj już przy tym zaczepie delikatnie mi się naddarł. Oczywiście da się to naprawić przezroczystą taśmą klejącą. Wydaje mi się, że zestaw zyskałby, gdyby te powierzchnie były wykonane nie z papieru, ale z materiału. Z jakiejś takiej tkaniny. Co prawda wtedy nie udałoby się być może zrobić tak ładnie tych tutaj ozdób, ponieważ one były takie punkty przełamania tego kartonu i udało się to bardzo ładnie ukształtować. Natomiast myślę, że jest ok. Natomiast przez to zestaw
jest raczej skierowany dla troszeczkę starszych odbiorców, ponieważ w przypadku młodszych, którzy nie mają skrupułów podczas zabawy, no może dojść szybko do zniszczenia tej wierzchniej warstwy. I co wtedy? Tu chciałem Wam jeszcze pokazać, jak można łatwo uzyskać dostęp do tu jest taki jeden klocek, drugi. Tutaj trzeba też zdjąć to i wtedy zdejmujemy górę. Dobra, jak to tu widać? I wtedy, czekajcie, może pokażę Wam to w ten sposób. O, tam jest naprawdę sporo miejsca i tutaj można by wtedy sobie manipulować, coś wkładać. Tutaj widać też, czekajcie, widać czy nie widać? Widać, że ścianki są zrobione z litych klocków o grubości jednego studa. Więc tutaj to jest jakby sama konstrukcja tego namiotu jest absolutnie stabilna. Nie jest, to nie jest sam karton. Jest to stabilne, natomiast z kartonu jest wykonana sama ta powłoka z natrukami. Ok. Tutaj te boczki są zrobione też z takich fajnych klocków ze skosem. One powodują też, że ten wierzch się lepiej trzyma. Jeszcze parę słów o takim stojaku na uzbrojenie. Jest z nim związany niestety pewien feler. Nie wiem, czy jest to błąd jakby tutaj projektu samego, czy też ja dostałem felerny klocek. Gdybym zbudował go tak, jak kazała instrukcja, to by on w ogóle nie stał. Może Wam pokażę, jak on miał wyglądać. Zobaczcie. Tutaj miało stać to na takim zawiasie, który po prostu nie wiem, albo mam. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy tutaj był akurat jakiś. Trafił mi się klocek, który ma zbyt duże luzy i nie jest w stanie on utrzymać tego w pionie. No bo według mnie to tak no, nie powinno być. Oczywiście, jak się tu wsadzi na przykład halabardę, może to zablokować. No ale to chyba nie o to chodziło, nie? Natomiast można to w łatwy sposób poprawić, wciskając ten klocek w ten sposób po prostu. I wtedy uzyskujemy, według mnie, pożądany efekt, bez żadnej straty. Podsumowując, słuchajcie, pomimo kilku drobnych niedociągnięć, zestaw ten bardzo Wam polecam. Głównie z tego względu, że jest to obecnie jedyna szansa na zakupienie figurki samego Władysława II Jagiełły. Od kiedy nie ma już po prostu saszetek Knights, jest to po prostu jedyny sposób na jego zakupienie, póki są jeszcze stany magazynowe. Dodatkowo dostajemy bardzo ładny, estetyczny namiot rycerski, który może stanowić fajne uzupełnienie jakiejś ekspozycji, czy też takiej inscenizacji, którą budujemy. I tu powtarzam, dlatego właśnie raczej jest to zestaw skierowany dla trochę starszych miłośników klocków rycerskich, którzy właśnie będą chcieli w ten sposób go wykorzystać. Młodsi na pewno będą się bardzo fajnie bawić tymi figurkami, ponieważ tak jak obserwuję mojego 5-letniego synka, te figurki są oraz super oprzyrządowanie, wyposażenie, rynsztunek tych rycerzy jest w ciągłym użytkowaniu. Natomiast sam namiot stoi raczej na półeczce i po prostu ładnie wygląda. Dlatego jestem pewny tego, co mówię, że jest to raczej dla trochę starszych odbiorców. Wspomnę jeszcze, że istnieje praktycznie bliźniaczy zestaw do tego. Jest to namiot krzyżacki, w którym zamiast króla Jagiełły dostajemy u Urlicha von Jungingena, dokładnie takiego samego, jakiego zrecenzowałem dla Was z saszetki, z jakimś tam giermkiem, a sam namiot oczywiście ma inne oznaczenia, no, oznaczenia krzyżackie jest czarno-biało-żółty.
Obecnie dostępne są jeszcze obydwa te warianty, więc słuchajcie, zachęcam Was do zakupu, póki jeszcze są. Mam nadzieję, że zostaną kiedyś przygotowane jakieś odświeżone wersje tych zestawów. Być może na przykład z materiałowym wierzchem. Wspomnę jeszcze o bardzo korzystnej cenie. Ja go zakupiłem na przykład za 23 zł, 24 zł, co daje nam, słuchajcie, 16 groszy za element. To jest poziom raczej niespotykany w przypadku Lego. Cena poza promocją wynosi około 20 groszy za element, co uważam nadal za bardzo korzystną cenę. Słuchajcie, serdecznie Was pozdrawiam. Jeśli materiał Wam się podoba, to lajkujcie. Subskrybujcie, jeżeli chcecie oglądać na bieżąco tego typu materiały. Oraz odsyłam Was także na mojego Facebooka, na którego mogą się pojawić informacje o planach moich. Będę chciał tam też publikować zdjęcia. Słuchajcie, chcę robić dosyć fajne zdjęcia tych zestawów, być może jakieś inscenizacji. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!